Krzysztof Bąk, z wykształcenia ekonomista, promotor i kolekcjoner sztuki, a także kierowca 53-letniej Warszawy 223. Jest pasjonatem pszczelarstwa oraz zdrowego trybu życia. Zaangażowany członek chrześcijańskiej wspólnoty Królowa Pokoju, w której dzieli się swoim doświadczeniem Boga. Krzysztof, bardzo się cieszę, że tutaj się dzisiaj spotykamy. Wiem, że za rozwój Twojego życia duchowego odpowiedzialne są konkretne osoby. Jedną z takich osób jest Alicja Lęczewska, polska mistyczka, której dzienniki są dla Ciebie bardzo ważne. Dlaczego? W kontekście tego naszego spotkania na początku nie byłem pewien i w zasadzie pierwsze słowo było na nie. Po tym, jak zaproponowałam Ci tę rozmowę tutaj w programie. Nie czułem się na siłach tak naprawdę, żeby swoje świadectwo przedstawić. I otworzyłem to, co robię zazwyczaj. Otworzyłem świadectwo Dziennik Duchowy Alicji Lęczewskiej na przypadkowej stronie i tam było, że jako osoba, która poznała Pana Boga, powinienem to zrobić. To było tuż po tym, jak się spotkaliśmy, jak się zaproponowałam, żebyś wziął udział w programie. Pomyślałem sobie, okej, to jest właśnie to, co jest takie niesamowite w moim życiu, że otwieram tą książkę na przypadkowej stronie. Tak się zaczęło mój proces nawracania i jestem w stanie z tych słów, które przeczytam, wziąć coś dla siebie. I one mówią do mnie tak naprawdę, co powinienem zrobić. Pan Jezus mówi do mnie, ponieważ to jest rozmowa Alicji Lęczewskiej z Panem Jezusem. Otworzyłem, przeczytałem, następnie zgodziłem się. I to, co jest niesamowite, to jest to, że chciałem wrócić do tej strony. Nie zapisałem, która to była strona, nie zaznaczyłem sobie w żaden sposób. Powiedziałem Tobie, jak rozmawialiśmy, że to się zdarzyło. Tak, i byłeś taki bardzo pewny siebie po prostu wtedy. Ja zapytałam Cię, czy już wiesz, zastanowiłeś się, a Ty po prostu powiedziałeś mi tak, ja już wiem, dostałem słowo. Kilka dni później otworzyłem na inną stronę, która ma dla mnie takie bardzo mocne słowa. Ja teraz zacytuję. Cała tragedia ludzkości i każdego człowieka jest owocem miłości własnej. Wy całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił kochacie samych siebie. I to was zaślepia tak dalece, że wyrządzacie krzywdę sobie. Największą krzywdę sobie samym i wskutek tego innym. Jakie znaczenie mają dla ciebie te słowa? Te słowa przez wiele lat w zasadzie głównie, tak jak dzisiaj z tej perspektywy patrzę, jednak myślałem o sobie, czy to w kontekście pracy, czy rodziny, jakiejkolwiek działalności. Ja tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, gdzie podążam i co jest moim celem życia. Nie znałem relacji z Bogiem. Mimo tego, że byłem osobą wierzącą, wierzyłem w Pana Boga, że stworzył niebo i ziemię, stworzył człowieka. Chodziłem do kościoła, pochodzę z rodziny, gdzie moja mama zawsze wskazywała mi, jak należy się modlić, bo zapraszała mnie do modlitwy. Robiła to w taki sposób delikatny, dając mi właściwie przykład, pokazując mi, mogłem się... Czy miałeś wolność? Miałem wolność. I on czeka na każdego z nas. W każdej chwili możemy się do niego zwrócić. Możemy w każdej chwili korzystać z tej miłości, którą on nam daje. Ze wskazówek. Możemy to robić na... On zachęca nas, żeby to robić na wiele sposobów. Żeby... No właśnie, jak te relacje budować, jak ją pogłębiać? W moim przypadku zaczęło się, tak jak wcześniej powiedziałem, otworzyłem świadectwo Alicji Lęczewskiej i przeczytałem słowa
dotyczące mocy słowa. Później trafiłem do wspólnoty. Będąc we wspólnocie, usłyszałem pytanie, w jaki sposób relacje z Panem Bogiem budować. I usłyszałem, że mogę to robić poprzez post, Eucharystię, spowiedź, adorację, czytanie Pisma Świętego, jałmużnę i różaniec. Czyli sposobów jest wiele. I postanowiłem, bo jestem osobą konkretną, natychmiast wszystkie te punkty wdrożyć. Zacząłem chodzić raz w miesiącu na adorację do kościoła. Po prostu idę w nocy o godzinie 2 i tam jestem przez godzinę. Staram się rozmawiać po prostu tak jak z tobą. Czasami zmęczony, czasami chce mi się spać, czasami nie mogę wysiedzieć tej godziny, czy to na kolanach, czy siedząco, ale po prostu tam być. I to też mi pokazuje, jak jestem słaby. Że jestem w stanie godzinę na Facebooku bez żadnego problemu, czy w internecie. A godzinę tylko z Panem Bogiem jest trudno. A następnie, tak jak wszystkie po kolei, zacząłem odmawiać różaniec. Staram się chodzić na mszę świętą, jak tylko mogę. I zacząłem budować tą relację z Panem Bogiem. Bardzo ważny był moment, w którym kolega ze wspólnoty zaproponował mi uczestnictwo w takich szóstkach, które medytują Pismo Święte. Czytamy Pismo Święte, wybieramy, każdy z nas wybiera kawałek, który chciałby medytować, a następnie przez 15-20 minut czytam ten kawałek, który wybrałem Pisma Święta, te wersety, a następnie wyobrażam sobie to, co czytam i to zaczyna we mnie pracować. Tak jak w dniu wczorajszym, co wcześniej powiedziałem, co to jest miłość. Nie, wcześniej miałem już wiele wyobrażeń, bardzo wiele miejsc, w którym przeczytałem, co to jest miłość, ale to był kolejne odkrycie. I to jest tak jak, można by powiedzieć, nie wiem, zdobywanie kolejnych szczytów, że jestem zachwycony, ale nie można zachwycić się i nie iść dalej. Miałem takie momenty, że przez kilka tygodni gdzieś nie miałem tej relacji codziennej z Panem Bogiem i ja czułem, jak zmienia się moje życie. Miałem też taki moment półtora roku temu, gdzie na dłuższy okres czasu, być może to nie będzie dobrze brzmiało, ale chciałem zobaczyć, a może ja chcę wrócić do tego życia, jakie miałem wcześniej. I wystawiłeś się na próbę. Tak. I bardzo szybko, po dwóch, trzech tygodniach, czterech tygodniach, wróciły mi myśli takie negatywne. Zacząłem czuć brak takiej radości, ale też zaczęły mi wracać takie lęki, które miałem kilkanaście lat. Rodzaj depresji czy braku sensu. I jak wróciłeś? Akurat był wyjazd wtedy do Medjugorje. Czyli Matka Boska cię wezwała. Tak. Wiedziałem, że nie mogę dalej tak żyć, ale miałem też sen. Taki sen, w którym czułem, że spadam i mam coraz mniej siły, żeby trzymać się rękoma takiego miejsca, takiego tunelu, w którym wpadałem. I to było, to obudziłem się i tak sobie pomyślałem, nie chcę wracać do takiego życia bez Pana Boga.
chcę być z nim codziennie, chcę, żeby mi pomagał i ja czuję tą pomoc. A poza tym wiem, że on jest ze mną. On jest ze mną i jest w moim sercu, jeżeli jest jak dziecko. Mogę zrobić z nim w zasadzie swoim życiem wszystko, bo on dał mi wolną wolę. Ale ja nie mogę dzisiaj, wiedząc o tym, że on jest ze mną, nie mogę mu robić przykrości, bo on chce mojego szczęścia, więc mamy taką relację bardzo bliską i wiem, że mam obowiązek jako w stosunku do samego siebie, bo jeżeli ja będę osobą szczęśliwą, to inne osoby też będą czuły tą prawdziwą miłość. Jako dziecko Boże powinienem o tej miłości mówić, nie zatrzymywać dla siebie. Czyli to, co doświadczam, chciałbym się tym dzielić, dlatego o tym mówię. Bo dzisiaj wiem, że moim największym przyjacielem jest Pan Bóg. I dopiero od niedawna zdałem sobie sprawę, że mogę się z Nim komunikować, mogę z Nim rozmawiać i dostaję od Niego wskazówki, jak mam żyć. Dzisiaj patrząc na to, co czytam w Piśmie Świętym, co czytam u Alicji Lęczewskiej, czy te momenty, kiedy rozmawiam z Panem Bogiem na adoracji w kościele, one mi wskazują drogę ku prawdziwej miłości, takiej, która może uskrzydlać, która daje wielką radość, wielkie szczęście w życiu, bo ja dzisiaj jestem szczęśliwy. A chciałam cię zapytać jeszcze o to, czym się zajmujesz prywatnie, zawodowo, ponieważ ta droga twoja zawodowa droga też miała swoje różne zakręty, podobnie jak ta twoja droga wiary. Powiedz, czy z tej perspektywy czasu widzisz, że Bóg bardziej wspierał cię w tym, żebyś coś osiągnął, czy masz wrażenie, że jakby stawiał cię bardziej na próbę? Dostałem wiele talentów, bardzo wiele rzeczy w życiu robiłem, miałem kilka firm, ale tak naprawdę nigdy nie czułem się szczęśliwy w tym, co robię. I dzisiaj jestem pewny tego, że Pan Bóg i wiem o tym, że nasza droga na tym świecie jest drogą do Pana Boga, którego my spotkamy w momencie, kiedy będziemy już z Nim. Ale Pan Bóg jest cierpliwy i myślę, że On po prostu czeka, aż my zaczniemy komunikować z Nim, korzystać z Jego mądrości, a On wie wszystko. Pomyślałem sobie, okej, ja chcę zaufać i to zajęło mi trochę czasu, żeby powiedzieć w ogóle tak, Panie Boże, ufam Ci. To było kilka miesięcy, ja chciałem po swojemu wszystko robić. I to, co jest też ważne, ja nigdy nie zastanawiałem się, tak wracając jeszcze do twojego pytania o pracę, o to, czym się zajmowałem w życiu. Ja nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co robię w kontekście tego, dlaczego jestem na tym świecie. Zastanawiałem się w kontekście, co zrobić, żeby odnieść sukces, założyć firmę kolejną, żebym ja był zadowolony z tego, że stworzyłem firmę lepszą czy większą niż ktokolwiek inny. Ale to była pycha. Ja nie zastanawiałem się, dlaczego to robię. Dzisiaj, robiąc jakiekolwiek aktywności, zastanawiam się, czy to będzie służyło drugiemu człowiekowi. Nie chcę już robić działalności, która nie chcę tworzyć firm, czy zajmować się, generalnie korzystać ze swojego czasu, który jest mi dany na tej ziemi,
na działania, które nie będą służyły drugiemu człowiekowi. Jedną z takich działalności jest to pszczelarstwo, które mam wrażenie, że jest twoją wielką nową pasją. No i też jest czymś, co może służyć drugiemu. Tak, to też taki moment, w którym rozpocząłem pracę z pszczołami, czy przygodę z pszczołami, był niesamowity, bo już po 2 czy 3 tygodniach zauważyłem, że te pszczoły, te pszczółki, matka, cały generalnie rodzina pszczela, każda rodzina pszczela pokazuje mi, jak piękny jest świat. Też zdałem sobie sprawę, że my ludzie mamy wielki wpływ na świat, który otrzymaliśmy od Pana Boga, żeby, można by powiedzieć, zarządzać tym światem, ale zarządzać w taki sposób, który będzie dla drugiego człowieka. Jeżeli ja będę pryskał rośliny czy pole i w nieodpowiednim momencie i te pszczoły w ciągu dnia polecą, to one niestety zginą. Ale jeżeli użyję za dużo środków ochrony roślin, to te pszczoły przyniosą też do ula mikrocząstki tych substancji chemicznych i one będą w miodzie. Jeżeli ja to dam matce, która ma dziecko, czy jakiemukolwiek człowiekowi, to będzie miało wpływ na zdrowie tej osoby. Ja nie wcześniej aż tak detalicznie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wiedziałem, że należy oszczędzać wodę, że należy dbać o planetę, ale w praktyce ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ja myślę, że ten wpływ faktycznie też jest ogromny i spotykając takich ludzi jak ty, Krzysztof, jeszcze bardziej się o tym uświadamiam sobie to. Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać, porozmawiać. Dobrego zarządzania ci życzę i tym słowem, i wśród tych pszczół, z nowej pasji i być może jeszcze jakimś nowym projekcie. I myślę, że jeszcze kiedyś powtórzymy tę rozmowę. To dziękuję bardzo.